Cześć. Z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam was w kolejnym odcinku podcastu "Sznorowadła Myśli". Na początku, jak zwykle, bardzo dziękuję wszystkim matronkom i patronom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Naprawdę bardzo doceniam waszą pomoc. A dzisiaj moją gościnią była niezwykła artystka, taka pełnokrwista artystka, czyli Marys Polski. Autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka, gitarzystka, skrzypaczka, projektantka mody. Naprawdę osoba, której kreatywność i wrażliwość przekracza wszelkie granice. Porozmawiałyśmy o literaturze, poezji, o muzyce, o tym jak Mary pisze teksty, co ją inspiruje, o doświadczeniach ze szkoły muzycznej czy ze studiów scenopisarskich, o tym jaką rolę w jej ekspresji odgrywa moda. I o wszystkim, co dotyczy właśnie jej wrażliwości. Także serdecznie Was zapraszam do tej naprawdę przecudownej i przeżyczliwej rozmowy z Mary, bo miałam wrażenie, że rozmawiam z starą kumpelą z szkoły muzycznej. Mary, cześć. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. I hello, hello. Naprawdę super, bo, bo to było też moje marzenie od dłuższego czasu, żeby z tobą porozmawiać o twojej muzyce i o twoich tekstach, które dla mnie są po prostu powalające. I chciałam też zacząć od tego, że dla mnie jesteś taką artystką pełnokrwistą, dlatego że nie tylko komponujesz, ale właśnie piszesz teksty, projektujesz ciuchy, robisz grafiki. Cała ta wiesz, wizualna kwestia jest też po twojej stronie. I chciałam się ciebie zapytać o ten aspekt właśnie niezależności. Czy to jest dla ciebie istotne? W procesie twórczym? Czy, czy zwracasz na to uwagę? Jeżeli tak, to dlaczego to jest dla Ciebie ważne? bardzo ważne i dziękuję w ogóle za zaproszenie do, do podcastu, bo fajnie będzie sobie tak porozmawiać frywolnie i to w niezależności lubię też to, że właśnie nikt nie trzyma tej pieczy nad tym, co mówisz, jak mówisz, potem nie, nie ma takiej sytuacji, że piszesz piosenkę i 10 osób mówi a jednak niech ona będzie bardziej wesoła, a jednak niech ten tekst będzie bardziej do radia i im więcej osób po prostu wkracza do projektu, tym więcej z tych różnych zdań i jest to oczywiście bardzo czasem potrzebne jeżeli wizja projektu jest nie wiem, mocno komercyjna i potrzeba wielu zdań, żeby wiedzieć do jakich ludzi chcemy dotrzeć, ale jak masz jakiś taki na siebie pomysł, który być może jest niszowy i, ale twój, no to wtedy fajnie, żeby mieć nad tym pełną kontrolę, żeby, żeby on był właśnie w stu taki oryginalny, szalony, może właśnie przez to czasem chaotyczny, może czasem niedoskonały i, i ja tak działam od zawsze, że nawet jak miałam jakieś różne ze Społy, to gdzieś ta sfera pisania tekstów i śpiewania była po mojej stronie. I no może nie to, że nie lubiłam, jak mi się chłopaki w to wtrącają, ale czułam coś takiego, że y, ja chcę to zrobić po swojemu, i wtedy to jest dla mnie takie naj. Najnormalniejsze w mojej głowie. Stąd ta niezależność. Potem to się przełożyło też na właśnie ciuchy, na show, sama na scenie i tak dalej. Ja tu właśnie zauważyłam, jak słuchałam Ciebie na przeglądzie też piosenki aktorskiej o, i na festiwalu, mm -hmm. chyba okular to się nazywało. Sprzed chyba sześciu lat, gdzie śpiewałaś właśnie piosenki takie Clay, czy sama sobą wezmy ślub. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, i widziałam, że też w komentarzach na YouTubie ludzie się bili, czy to jest jej tekst, czy to, czy to ona A, tak? napisała tak. I wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, że pisz piszesz tak dojrzałe teksty. Ja bardzo lubię eksperymentować w tej sferze tekstowej od tego, że tekst może być turbo prymitywny, i właśnie zawrzeć przekleństwa, rymy częstochowskie i, i jakieś takie skojarzenia banalne, po jakieś takie właśnie eksperymenty poetyckie. I ten czas, o którym ty mówisz, czyli festiwal okular, i, i utwór Klej i te wszystkie takie gitarowe. To jest czas, kiedy ja lubiłam bardziej poetycko podchodzić do tekstów. Też czas, gdzie często ludzie mówili, że nie rozumieją. Rozumieją, o czym one są, <laughs> yy, i na, na ten moment jakoś po prostu to mi grało właśnie w tej wersji z gitarą. Potem, jak zakochałam się w syntezatorach, w elektronice, w basie, yy, czyli w czymś, co zawsze mi grało w głowie, tylko jeszcze nie umiałam tego sama stworzyć, więc robiłam najpierw na gitarę. Ale jak już się jakoś nauczyłam tych basów yy, yy, i tych wszystkich elektronicznych padów, to siadł mi nagle taki styl pisania bardzo wprost, prosto z mostu, który tylko co jakiś czas. Przemyca metaforę, czy poetyckość, czy jakieś dziwne skojarzenie. Więc miło, że, że o tym mówimy, no bo w tych tekstach to naprawdę można milion dróg obrać. I to jest fajne, bo dzięki temu nie będę do końca życia tą mery, co piszę yy, z przekleństwami, tylko mam, nóż za rok może wejdę w zupełnie jakiś inny nurt i, i będzie to jakaś, nie wiem, strumień podświadomości albo jakaś poezja taka czysto piękna. Nie wiem. Tak, to jest ciekawe, że ty właśnie bardzo dużo eksperymentujesz, że nie trzymasz się kurczowo tej jednej wersji siebie, takiej na początku, mm. tylko bardzo meandrujesz też wśród różnych stylów, ale jestem też ciekawa, samego procesu pisania u ciebie tekstów. Czy, czy ty masz tak, że masz na przykład jakieś swoje rytuały, albo jest coś, co cię tak mega inspiruje do pisania, czy piszesz szybko, czy piszesz naraz, czy potrzebujesz wiesz, wyjechać z miasta? Jak to u ciebie w ogóle wygląda? Sam proces pisania. Dla mnie ostoją pisania była e, zupełnie kuriozalnie Francja, Jestem jestem z polski. Pisze o Polsce, pisze o Warszawie, ale jak byłam w tej Francji, gdzie cyklicznie jeździliśmy i z rodzicami, i potem jeździłam z tatą, albo i sama, to nagle otwierało mi się w głowie mnóstwo pomysłów. Pewnie wynika to z tego, że po prostu jak się zmienia otoczenie i mózg odpoczywa, to nagle nadchodzi duża kreatywność. Ale stąd w ogóle w pierwszej płycie i może trochę na drugiej są te francuskie czasem wstawki czy nawiązania. I to mi daje dużo, dużo pomysłów jest taka latarnia. Morska we Francji w takim małym miasteczku Coeur i ona po prostu jest taką właśnie ostoją, która cały czas od tych wielu lat, jak tam jeździmy, jest, i ona jest takim moim właśnie, ym, nie wiem, jak to powiedzieć, amuletem, że jak siedzę na tej plaży, wszyscy inni się wygrzewają, i ja widzę, że ona jest, to czuję, że ja też zawsze mogę tam wrócić do tego miejsca, gdyby byłam brak pomysłów i pisać. To brzmi może trochę tak. Ym, absurdalnie, że ja to tylko we Francji, ale po prostu poczułam, że tam ta jakaś taka wolność pisemna najbardziej do mnie spływała. A drugą rzeczą, którą polecam i tu widzę, że też masz bardzo piękny notes, są właśnie notesy, które jak się kupi sobie jakiś nowy notes, ładny, wow. to nagle chce się w nim pisać i nie wiem, czy tak masz, ale ja to czuję tak. Absolutnie. W ogóle inaczej się też te myśli układają, kiedy je spiszesz, a inaczej, kiedy one tylko w twojej głowie, wiesz, jakby właśnie meandrują, ale mhm. nie możesz ich umiejscowić w niczym, a dopiero jak je spiszesz, to one nagle... Ale właśnie, jak ty piszesz teksty, to piszesz je ręcznie, czy jak to wygląda? Tak i tak, bo e, lubię ostatnio bardzo te, ten sławny notatnik w iPhone'ie, gdzie można natychmiast w metrze w samochodzie na czerwonym świetle zanotować jakiś szybki pomysł i to jest, siedzi tam i wiem, że to mi nie zniknie i kartka mi nigdzie nie wypłynie, no ale jednak jak dostałam taki na przykład gigantyczny notes w Cekiny, gdzie można było tym palcem tak się bawić i się Cekiny zmieniały kolory i, i, i to był taki notes A2, więc taka, taka konkretna duża rzecz, no to jak, jak otworzyłam go i miałam tą całą bula razy, na której mogę cokolwiek zanotować, no to jednak to się o wiele milej pisze i takie jest namaszczenie do tych słów, nawet te, co są skreślone, to widać, co się skreśliło i to też fajnie potem inspiruje, bo na komputerze skreślam i tego nie ma, a tu mogę sobie wrócić i sobie tam przeczytać, co mi wcześniej się nie podobało i czasem nawet może zwrócić pewną rzecz, więc też coś w tym analogowym pisaniu jest fajnego, że jakoś tak się na, na tym tworzywie, tworzywie cały czas mieli, mieli, mieli i, i pracuje, A komputer jest taki szybki, po prostu notuje, nie ma, jest i, i to, nie wiem, nie wiem, chyba nie zawsze to jest dobre do tekstów. Tak, ale właśnie jestem ciekawa, czy to jest tak, że wracasz czasami potem do tych skreślonych rzeczy i je przerabiasz na nowe, bo wiem, że na przykład muzycznie tak zrobiłaś w niektórych kawałkach, że wykorzystałaś sample z poprzedniej płyty, więc czy z tekstami czasami też tak robisz? Tak i dlatego czasem żałuję, że w komputerze jest już ten one-way ticket, jak już się coś usunie i nie zrobi backupu, to, to masz y, tak naprawdę już y, sytuację rozwiązaną. A jak pisaliśmy na przykład całą płytę dekalog z Polski z producentem Noe no to nasza praca wyglądała tak, że on często siedział przy komputerze, coś y, miksował. Ja wtedy na dywanie z tym notesem w Cekiny właśnie pisałam te teksty i to była dla mnie fajna podróż, bo na, na przykład przy utworze Mazowiecka-Kiecka nam bardzo nie szło. Tych tekstów tam mam chyba na pięć różnych tych gigantycznych a dwie strony rozpisanych i, i tylko takie pokreślone wszystkie, bo to, to się tak kończyło, że coś pisaliśmy i nie, to jest do dupy i, i po prostu wykreślone i nagle potem tydzień później wracamy do studia z nowym oddechem, że dobra, trzeba, trzeba jeszcze dać szansę tej mazowieckiej kietce, bo mieliśmy ją w ogóle wywalić, że jakoś nam to po prostu nie szło, nie wiem, chyba ta mazowiecka to nie jest nasz rewir po prostu i właśnie potem przyj. Przeglądałam te skreślone rzeczy i gdzieś z nich coś jednak przywracałam, wyłapywałam, więc to, o co pytasz, to tak, to się zdarza i to jest fajne, takie samplowanie trochę tych, tych tekstów pokreślonych. To fajne było. Tak, i to jest super, że też masz taki, taką umiejętność też dystansowania się do tego, bo mi się wydaje, że dużo artystów ma tak, że jak już coś napisze i to odstawi, to potem się wręcz wstydzi tego, bo ma takie poczucie, że ja już jestem zupełnie w innym miejscu w moim życiu. Czy ty masz tak czasami? Bywa. Bardzo często, yy, gdzie sobie posłucham czegoś i stwierdzam, że to jest tak infantylne i tak beznadziejne, że aż mi z samej siebie wstyd, ale nagle potem się okazuje, że jak nakombinuję, nakombinuję, to już nie jest to samo i że właśnie ten infantylizm to było to, co na ten Moment miało zagrać w danej piosence. Wydaje mi się, że dużo tekstów, na przykład z pierwszej płyty, miło było pana poznać. Na tym jest zbudowany we wrześniu, na przykład jest właśnie wrzesień, wrzesień, obiecałeś wrzesień, miesiąc głupich uniesień, do takiego bardzo prostego bitu. To ma w sobie coś nawet na granicy kiczu i takich rymów częstochowskich, ale właśnie gdybym miała to zmienić, to już by wyszła z tego zupełnie inna piosenka. Więc to też czasem jest tak, że fajnie się poczuć do dupy. Ale polubić to, że to na ten moment takie miało być. Nie wiem, czy teraz to co powiem, nie wiem, brzmi logicznie, ale mnie to inspiruje. Jasne, to jak już mówisz o inspiracjach, to też jestem ciekawa, bo dużo mówisz właśnie o artystach, którzy Cię inspirują, od Anford, o... Du 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 o Dualipie. Du nie wiem, właśnie czasem też się zastanawiam. Dualipie. Du no, nie o, Dualipie, powiedzmy. o Dualipie. W każdym razie jestem ciekawa też, kto cię inspiruje już tak bardziej tekstowo. Czyli teraz, czy ty czerpiesz na przykład, właśnie z Poezji, literatury, z konkretnych artystów, czy, czy to wychodzi samo z samo z ciebie. Dużo czytam też poezji. Pamiętam, że jak byłam na studiach y, amerykanistycznych na magisterce, to to, co mnie tam w ogóle jakoś przywiodło, to amerykańska poezja. Sylwia Plath, y, Robert Frost i lubiłam te zajęcia, na których y, mamy przetłumaczać literaturę i ogólnie poezję y, amerykańską na język polski. Y, bo dla mnie, ja w ogóle potem pisałam o tym pracę, że w sumie tłumacz nie tylko jest tłumaczem, tylko też w pewnym sensie tym artystą poetą. Y, no bo ja y, jak coś trzeba na nasz rozum i metafory przełożyć, no to tutaj już absolutnie gra kreatywność i wyobraźnia. I, ym, i wracam często do tej Sylwii Plaw, chociażby, która jest taka depresyjna. I, I bardzo wydaje mi się, że ja ją bardzo rozumiem. Nawet miałam pisać o niej magisterkę, ale stwierdziłam, że tego nie zrobię, bo popadnę w depresję. Bo ona po prostu coś takiego w sobie ma. A z polskich też, też jest na przykład w poezji naszej milion różnych rzeczy. Ostatnio gdzieś się natknęłam na taki tomik współczesnej poezji, gdzie każdy wiersz był innego autora, więc teraz nie przypomnę sobie tych autorów. Ale to była kopalnia po prostu inspiracji, jak można połamać język, jakim można nagle innym, innymi drzwiami wejść. Więc tą taką dziwną poezję też lubię. A z polskich to Tadeusz Różewicz i ten Tomik Matka odchodzi. To jest taki mój chyba number one, co mnie zakochał tak to prawda i to się u ciebie bardzo czuje też um, w twoich tekstach że one są taką melorecytacją wręcz I ty też o tym dużo mówisz że one mają być właśnie taką trochę zabawą ze słowem ja na początku jak tego słuchałam to nie mogłam um, przestać myśleć o Marii Peszek a właśnie to Czy ktoś też dużo tak dziękuję w ogóle bo to jest takie porównanie ja mam do niej bardzo duży szacunek i, i w ogóle um, uważam że to jak ona pisze jest Ponadczasowe czekam aż coś nowego będzie od Marii Peszek i ta jej rebel, rebelianckość jest zajebista. super! I ty masz właśnie też w sobie taką wnikliwość i spostrzegawczość, taką ostrość języka, ale ona wynika z tego, że jesteś dobrą obserwatorką też tego, co się dookoła ciebie dzieje. Ja mam takie mhm. odczucie. I jestem też ciekawa, właśnie, jak kiedy piszesz, to czy te emocje, których, które wyrażasz, Wynikają z tego, że ty właśnie znajdujesz się w takim miejscu jakiejś niezgody, czy bólu, czy jakiegoś poczucia smutku i wtedy właśnie siadasz do pisania jako takiej formy, wiesz, wręcz autoterapeutycznej, czy raczej nie, czy ty piszesz, kiedy jesteś podekscytowana i chcesz po prostu coś stworzyć kreatywnego? Niestety ten smutek bardziej inspiruje. Znaczy, niestety, niestety. Bo jak człowiek jest w moim wydaniu wesoły, to, to bardziej chce się cieszyć tym życiem, niż poświęcać czas na, na wylewanie takich wszystkich spostrzeżeń. Ale na przykład wczoraj byłam na obiedzie takim, powiedzmy, w gościach i zauważyłam coś takiego, że ludzie gadają, a ja po prostu tylko analizuję, o czym tu już napisać, patrząc na nich, i, i, i tylko zapamiętuję kolor obrusu. I, i, I tą atmosferę, która powiedzmy mnie trochę zdenerwowała, i mimo tego, że w danej tamtej sytuacji tego po sobie nie pokazałam, to już moja głowa kodowała i już był taki skan, i to jest chyba taka ucieczka, właśnie od jak są sytuacje, które denerwują albo mm, smucą, to ja wiem, że mogę sobie uciec do tej krainy pisania o tym i to mi pomaga w tych sytuacjach. Więc ta autoterapia, o której ty mówisz, to jest to, jest to i to polecam każdemu. Stąd może też ta wynikliwa obserwacja, bo jak się bardzo czymś przejmuję, to zapamiętuję po prostu każdy szczegół, łącznie z kolorem po prostu kolczyka osoby, która mnie danego dnia wprawiła w jakiś stan. No. To jest super. To sprawia, że jakby te emocje, zamiast w tobie się wiesz, tłumić, to ty je przerabiasz na coś kreatywnego. Mi się wydaje, że to jest bardzo wartościowe. A potem się zdziwię, bo dużo osób do mnie pisze, że poczułam się tak samo, albo miałam tą samą sytuację i y, okazuje się, że wtedy jakby nie jestem sama z tymi czasami dziwnymi myślami i jest to też bardzo autoterapeutyczne, to prawda. Super. Super, no właśnie, bo twoja muzyka bardzo i twoje teksty bardzo mocno rezonują z słuchaczami i to widać, słychać wszędzie, jak się czyta nawet komentarze pod tymi teledyskami, to ma się wrażenie, że ludzie po prostu odnajdują się, widzą siebie w tym, co, o czym ty piszesz i ty też właśnie bardzo ciekawie m, przeszłaś z tego pierwszego albumu i tekstów jednak w dużej mierze właśnie o miłości, Relacjach do dekalogu, który jest swego rodzaju takim manifestem, właśnie wiary w siebie, dawania siły drugim kobietom. Jestem ciekawa. Jak też twoja relacja samej ze sobą się zmieniła na przestrzeni tych dwóch płyt? Bo jednak w drugiej bardzo mocno afirmujesz, chociażby wy, sorry from the mountain, że, że dziewczyna ma wierzyć w siebie, że wiesz, taka samo miłość, tak. akceptacja bardzo mocno wypływa z tych tekstów. Bo po pierwszej płycie jakoś tak jako ogólnie Marys Polski miałam już więcej feedbacku od ludzi i zauważyłam, że na koncerty przy, przychodzą dziewczyny, które przede wszystkim... Na spotkaniach po koncertach mówią o tym, że koncert dał im siłę do wiary w siebie, albo koncert dodał im odwagi, albo to, że na mnie spojrzały, że ja wyszłam na scenę w czymś bardzo obcisłym, nie posiadając XXS rozmiaru, je to wzmocniło, że one też tak mogą. I stąd chyba też jakoś podświadomość potem mi zadziałała, żeby w dekalogu zwrócić na to uwagę, bo to też mi dawało dużo siły, że na koncertach spotykam właśnie w dużej mierze dziewczyny, które, które mówią mi bardzo miłe rzeczy. Okazuje się, że w ogóle między dziewczynami jest super wsparcie, jest, można budować relacje i dlatego dekalog też do tego namawiał, bo czułam, że jakby gdzieś tu się rozumiemy i nagle się okazuje faktycznie, że Sorry from the Mountain utwór o tej sile i o tej wierze w siebie. Stał się takim trochę hmm, nawet na koncertach hymnem dziewczyńskim. Ja to czuję bardzo. Nawet chłopcy się tu to podłączyli, i to już jest taki stały kurde numer, że jak wrzucam y, właśnie ten hashtag i, i hasło, y, każda dziewczyna ma wierzyć w siebie, no to mnóstwo chłopców pisze, y, a co z facetami? A gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? No i tutaj oczywiście odsyłam do yy, takiego um, do umiejętności abstrakcyjnego myślenia, że ten numer oczywiście jest kierowany no, ogólnie do wszystkich, że takie podejście pomaga. Ja też zawsze byłam nieśmiała, więc rozumiem, co to znaczy gdzieś tam szukać tej wiary w siebie. Stąd ten temat mi jakoś rezonuje. O, I chyba będzie już ze mną, <laughs> będzie się do mnie przyklejał. Ale czy właśnie, skoro dziewczynom to dało tę siłę, to czy ty czujesz, że od tej pierwszej płyty do drugiej coś się w tobie też zmieniło pod wpływem pisania takich tekstów? Tak, czuję, że mm, bardziej potrafię pisać też o swoich wadach, tak jak na przykład powstał utwór bigotka, mm, który jest o, y, o relacjach z, po prostu z ex y, i też o zazdrości o eks? Ja się wtedy, jakby w tym numerze bardzo odkrywam i, i mówię, że no mam z tym oficjalnie problem, i, i że, jakby nie powinno się w ogóle rozgrzebywać tej przeszłości, ja to robię. Więc to jest na przykład rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa: odkrycie się bardziej z, z moją relacją do mojej mamy, gdzie na pierwszej płycie się pojawiają. Aluzję do, do Ewy, czyli, czyli do mojej mamy, ale ja tam wprost nie mówię o tym, jak bardzo mi jej brak i jak dużo dla mnie zrobiła, bo w projekcie była bardzo ważną też osobą. Tworzyła grafiki, które się wyświetlały tam potem na koncertach, logo stworzyła, była projektantką mody, wiele ciuchów, nawet dzisiaj jestem w jej projekcie. Więc była tak ważną osobą, że dopiero na drugiej płycie. Hmm, się tak odważyłam o niej pisać bardzo wprost, bo jednak kwestia tego, że się mówi o śmierci danej osoby, a już w ogóle śmierci rodzica, wywołuje w ludziach duże współczucie i taką litość, której ja nie znosiłam, to szczególnie właśnie w roku, kiedy ona odeszła, to najgorsze, co było dostawać od znajomych takie współczucie. Więc na pierwszej południu nie chciałam o tym tak pisać, żeby ludzie mnie tak nie odbierali, że Omery z Polski jedzie na traumie, bo to nie o to mi chodziło. I właśnie ta siła od, od ludzi i ich y, rozmów z nimi y, jakaś do mnie przyszła, że mogę się w takim razie teraz odkryć w stu mówić, co myślę, o czym myślę i wszystko, wszystko zrozumieją. Tak, i to jest super, że mówisz o swojej mamie, bo wydaje mi się, że ona ma, ma bardzo duży wpływ na to, kim jesteś teraz. Jestem ciekawa też, jak zostałaś wychowana, bo wydaje mi się, że musiałaś być wychowana w wolnym, artystycznym domu, żeby móc być tak, tak kreatywna i tak otwarta na eksplorowanie właśnie artystycznej ścieżki kariery, więc jestem ciekawa, czy ty widzisz w tym też dużą inspirację, że zostałaś wychowana w tak w taki wolny sposób. Tak, dom był otwarty na maksa. Co weekend to była po prostu wieczna balanga, taka artystyczna, bo mama się obracała wśród malarzy, pisarzy, muzyków, więc u nas tylko był taki kącik w rogu. Już po prostu podłączony był fortepian, w sensie elektroniczne pianino, podłączony był mikrofon, gitary i od piątku do niedzieli tak naprawdę ten dom żył tym, że ktoś przychodził, mama świetnie gotowała, więc jakby wiadomo, przychodzili ludzie na obiad, ale kończyło się to koncertami. Dżemami, albo czasem czytaniem wierszy. Mama pisała też wiersze, więc na tych spotkaniach czas, czasem się nimi podzieliła. I ja tak sobie dorastałam w takiej właśnie atmosferze, że co tydzień, tak mniej więcej co tydzień, trzeba coś przygotować, żeby też się pokazać. No bo wiadomo, ja grałam na skrzypcach od dziecka, ale ile kurde można na tych skrzypcach dla tych ludzi, szczególnie, że to nie była moja miłość jakaś wielka. No więc kombinowałam w inne strony, że może w takim razie coś na gitarze przygotować. A może napiszę piosenkę? Więc ten Otwarty Dom to była taka dla mnie pierwsza scena i pierwsze miejsce, żeby się przed ludźmi zaprezentować. A często przychodzili muzycy, którzy, których znałam z telewizji. I jakby ten luz, że mogę przed nimi tu w moim własnym salonie coś zagrać, jakoś tak mi chyba przygotował też na te sceniczne występy, że przestałam się w ogóle bać, przestałam mieć tremę jakąkolwiek, gdzie przecież jak gram na skrzypcach, no to na egzaminach kolana to się trzęsły jak szalone. Więc mama mi tu dużo pomogła w tym. Mówisz o skrzypcach, ja już nie mogę, mam wrażenie, że już słuchacze mnie zebią, bo mówiła o tym ty... polskiej, no bo ja też gram na no skrzypcach. Tak, właśnie. No te, Tylko, że ja z miodowej, ty z bednarskiej, z tego co wiem. O, to mamy porównanie. <laughs> Jak wspominasz miodową, bo ja tylko słyszałam, że jest ciężej, po prostu. Wiesz co, duży rygor. Powiem Ci tak, skrzypce właśnie to, o czym ty teraz powiedziałaś, ja bardzo się z tym utożsamiam, że skrzypce mają to do siebie, że to nie jest taki instrument do pogrania, wiesz, na scenie dla ludzi. Tylko to jest instrument, który cię na maksa stresuje i jest bardzo wymagający. Jest jednak instrumentem bardzo solowym. Mniej się gra jednak, w, znaczy gra się w kwartetach czy w zespołach, no tak. ale wiesz, jak przychodzi rodzina i każe cię grać na skrzypcach, to to nie jest takie luźne jak granie na gitarze śpiewanie, tylko to jest takie. Mocne Mocno stresujące i wymagające technicznie. Mm, więc tak, ja wspominam szkołę, wiesz, intensywnie, intensywnie, mm -hmm. ale jestem ciekawa, właśnie jak na ciebie szkoła muzyczna wpłynęła? Czy, czy ty też doświadczyłaś czegoś takiego, że jednak system edukacji muzycznej bardzo cię ograniczał kreatywnie, że miałaś poczucie takie, że okej, okay, z jednej strony daje ci, da, ci wiedzę z harmonii, daje ci jakieś narzędzia do występowania na scenie i bycia dobrym muzykiem? No, ale jednak ograniczać cię kreatywnie, bo nie uczy cię tam nikt jak improwizować. To jest 100% prawda, i tak jak jestem wdzięczna, że byłam w tej szkole, bardzo się cieszę, bo dzięki temu i właśnie wiemy, jak czytać nuty, intonację mamy lepszą i tą muzykalność. Tak właśnie ta szkoła to zupełnie nie, nie rozwijała kreatywności, a wręcz ją zabijała i miałam takie, kilka takich sytuacji, kiedy już będąc na Bednarskiej całkiem nieźle mi tam szło na tych skrzypcach, ale wiadomo, wolałam pójść w tą gitarę przy okazji i wydawało mi się, że jak powiem mojej pani nauczycielce, że, że gram też sobie na gitarze, to ona się ucieszy, że ja się po prostu angażuję w to muzyczne życie, a ona mnie wtedy strasznie opieprzyła, że co ja sobie myślę, że ja się usztywnię, że moje ręce na gitarze zupełnie inaczej będą się układać niż na skrzypcach i to tylko. Po prostu zadziała gorzej na tą całą naszą pracę, i pamiętam, że wtedy stwierdziłam, że okej, okay, po prostu nie będę jej mówić, <śmiech> <śmiech> będę sobie grać, ale nie będę się jej chwalić. Ale też gdzieś zabiło to we mnie taką przyjemność z tych skrzypiec. No bo jeżeli nie mogę własnej pani, z którą no, widzimy się przecież prawie ciągle, podzielić się swoimi prawdziwymi pasjami muzycznymi, no to jak ona ma mnie zrozumieć muzycznie? I to takie też kalkowanie, że na te egzaminy każdy przygotowuje ten sam materiał. Ci biedni Jurorzy po prostu muszą słuchać od rana do nocy po prostu tego samego. No to też podejrzewam, że to, to nie jest miejsce na kreatywność. Może co innego na wydziale jazzowym, gdzie nie byłam mm, i nie wiem, jak, jak tam jest, ale na klasycznym to jest takie rzemieślnictwo bardziej. Bardzo takie, no, tak jak powiedziałaś, wyczerpujące. I konieczne, żeby gdzieś tam się muzycznie ukształtować, ale to nie wystarczyło, żeby, żeby robić muzę potem, więc dobrze, że jakby poszłam w tę gitarę i się nie posłuchałam tej pani. Tak, ale czy czasami myślisz o tym, żeby wykorzystać smyczki w swojej muzyce, czy totalnie już cię do tego nie ciągnie? Na razie mnie nie ciągnie. Kupiłam sobie takie bardzo tanie na, na, na próbę, elektro, elektryczne skrzypce, takie czerwone, oczywiście musiały wygląd tutaj jednak zagrał główniejszą rolę niż brzmienie. I gdzieś próbowałam je w, w, włączyć do repertuaru, nawet na trasie promującej, miło było pana poznać. Grałam na tych skrzypcach w jednym numerze. Oczywiście bardziej w tym stylu, wiesz, delay i jakieś tam dźwięki, a nie absolutnie um, żadne kaprysy. Na razie tego nie czuję. Jakieś mam takie skojarzenie z tym jeszcze zbyt szkolne, zbyt klasyczne. Wiem, że teraz Sana na przykład y, gra na skrzypcach i śpiewa i gdzieś w jej muzyce to rezonuje i fajnie się łączy w mojej Kuriozalność i jakoś zgrzyt. Jeszcze tego nie czuję. Może muszę jakiś przester na te skrzypce załatwić, żeby to było, żeby to miało mięso, żeby miało sens. A grasz jeszcze? Wiesz co, ja już gram dla siebie, mm. dlatego że właśnie to jest to, o czym Ty mówisz, że w pewien sposób zabiło, szkoła mi zabiła taką umiejętność też grania dla zabawy. Że dla mnie granie jest zawsze pod konkurs, pod egzamin, pod audycję, nie jest pod. Dżemowanie. Rzucam A tak, ci, faktycznie. A nie czy to wiem, to czy też tak miałaś, bo jak się zapisałam na lekcję gitary, to mój pan od gitary to była prywatna już lekcja. Tak mnie namawią do tego dżemowania, właśnie. I pamiętam, że on mi grał podstawowe akordy, ja miałam grać melodię. I ja nie, ja nie mogłam przez pierwsze kilka miesięcy w ogóle sobie wyobrazić, jak ja mam grać melodię bez nut. Pan daj minuty. I to, było, to był alarm dla mnie, że jak to. Coś jest nie tak. A grasz na innych instrumentach? Czy fortepian, czy, czy inne instrumenty też cię ciągną oprócz gitary? Gram, ale to jest taka moja już bardziej amatorska strona, bo no dobra, była klasa fortepianu w szkole muzycznej, to, to na pewno też uczęszczałaś, ale no nie ukrywam, że to się trochę po Macoszemu traktuje. Być może dlatego, bo te skrzypce też są tak wymagające, że po prostu nie masz czasu tak się bardzo przykładać, więc ten fortepian mam opanowany, ale, ale na, taki, na takim poziomie, że bardziej umiem gdzieś tam syntezatorowo umiem sobie grać, a nie zaraz usiąść i walnąć coś na dwie ręce. Co żałuję, bo to może też fajnie się na tym by komponowało. Myślę, że fortepian ma większy potencjał na scenę niż, niż, skrzypce. niż skrzypce. Gram też na różnych takich elektronicznych rzeczach, jak pady, czy jakieś przeszkadzajki, ale to są już takie dodatki, które myślę każdy umie, umie jakby wcielić w nie muzyczne życie, kto po prostu miał do czynienia z innym instrumentem. I to jest też fajne, że właśnie szkoła muzyczna dała tą podstawę. Jasne, na maksa. Ale powiedziałaś też wcześniej o, o amerykanistyce, a wiem, że też studiowałaś scenopisarstwo. A tak, tak. Więc jestem bardzo <laughs> tego ciekawa, bo wydaje mi się, że um, film mo może mieć bardzo duży wpływ, i inspirować, jeżeli chodzi o muzykę, więc jestem ciekawa, czy ty widzisz, że scenopisarstwo dało ci jakiś dobry warsztat, czy, czy to jest raczej taki dodatek, czy ty się inspirujesz filmem w, w swojej twórczości teraz? Był dla mnie bardziej dodatek na tamten czas, bo um, profil, na którym byłam, był bardziej kierowany pod serialowe pisanie i tworzenie scenariuszy. Um, więc nie mieliśmy aż tak dużego filmoznawstwa wtedy, żeby oglądać i nie wiadomo co, tylko bardzo dużo pisaliśmy i tworzyliśmy dużo wątków. Wręcz trochę na podstawie takich paradokumentalnych sytuacji, gdzie w takim powiedzmy odcinku tych klasycznych, trudnych spraw, czy dlaczego ja, trzeba w ciągu 30 minut zawrzeć po prostu całą historię łącznie z punktem zwrotnym, kulminacją, tutaj zdradą i jakby wbrew pozorom napisać scenariusz do takich form Form nie jest łatwo, bo trzeba się nawymyślać, żeby to było jak najbardziej ciekawe dla widza. I to było dla mnie rozwijające, bo po prostu bardzo dużo trzeba było na bieżąco wymyślać rzeczy. Mało oglądaliśmy, dużo pisaliśmy, i teraz mi to się przekłada na przykład na klipy gdzieś tam. Ja, ja nie jestem autorką jakby, wszystkich klipów, tylko pracujemy z reżyserami, ale to mi dużo ułatwia, bo siadamy i jakby mam już pewną wyobraźnię, co chcę, jak chcę. I do pisania piosenek też to się przekłada, bo mm, no jakoś to nie był mój konik na tym pisarstwie. Pamiętam, że na koniec y, było taki poważny egzamin w formie napisania własnego serialu i, i się przedstawiało ten serial takim ludziom, którzy mogli go kupić. I w zasadzie nawet kilka osób z roku gdzieś tam Miało potem w komercyjnych stacjach te seriale i tak czułam, no moje się nie dostało, i tak poczułam, że to może to nie jest mój, mój taki super konik, bo to trzeba naprawdę dużo wymyślać tych wątków i mieć do tego głowę. Więc ja sobie na piosenki to przykładam i czasem te wątki są w piosenkach, oparte na moim życiu. no Właśnie, a o czy pisałaś w ogóle na scenopisarstwie? Co było twoim obszarem zainteresowań? Jestem ciekawa. Mm, oczywiście, no musiał być to serial muzyczny, bo przecież nie byłabym wtedy sobą. Teraz może bym zluzowała z tym, ale wtedy, jak studiowałam scenopisarstwo to w muzyce też jeszcze chciałam debiutować, więc to było całe moje życie. I historia była o chłopcu, który właśnie chciałby zrobić taką karierę rockową, rockową Chciałby na tej gitarze jak Hendrix, ale go właśnie w takiej szkole muzycznej tłamszą i, i mu tego zakazują. No i jakby ta historia, właśnie tych dwóch światów, że z jednej strony jesteś profesjonalnym muzykiem, ale z drugiej strony to zupełnie co innego zagrać na takiej gitarze z przesterem, z papierosem w ustach. To brzmi tak, jakby elementy autobiograficzne były wykorzystane. Oczywiście, ale tylko chłopiec po prostu był blondynem, żeby zataić ten, to podobieństwo. Okej, okay, ale czy pisarsko masz na przykład jakieś takie marzenie, że chciałabyś napisać książkę albo poemat, albo właśnie coś wyreżys wyreżyserować własny teledysk? Czy są takie obszary też kreatywne, których jeszcze nie liznęłaś, a bardzo byś chciała? Dużo tego jest. O, to, co mówisz, to chyba wszystko mi się marzy. Ja w ogóle, jak w przedszkolu, zawsze się ludzie pytają, przedszkolanki, kim chcesz zostać. I u mnie to była pisarka, zawsze. Pisarka, pisarka, pisarka. Później dopiero ta muzyka, więc. Gdzieś z tyłu głowy marzy mi się napisać książkę, albo napisać jakiś zbiór felietonów, albo tomik poezji. Oczywiście robię te rzeczy do szuflady i czy to kiedyś wyjdzie, nie wiem. Na pewno będę w tym kierunku działać, tak jak samo jak bardzo podziwiam Ralfa Kamińskiego za to, że sobie reżyseruje klipy sam. Też mam do tego ciągoty, dużo pomysłów, ale czasem jest tak, że kiedy się wszystko już zrobiło samemu, teksty, oprawę muzyczną, stroje, to ma się tą potrzebę taką dania komuś tej świeżej głowy i na razie jeszcze nie wyszłam poza to, ale kto wie, może kiedyś właśnie wyreżyseruję coś sama, A może że raz mi coś by wyreżyserował, no nie wiem, byłoby fajnie. Ja myślę, że i tak już robisz bardzo dużo rzeczy w obrębie y, siebie i twojego wizerunku scenicznego, ale właśnie mówi, mówimy też o modzie i o tym, że bardzo ci inspirował projekt swojej mamy, ale też sama zaczynasz robić coś w tym kierunku i jestem bardzo ciekawa, czy dlaczego to jest dla ciebie takie też ważne, żeby się wyrażać poprzez, mm, poprzez ubier um, poprzez te wizualne aspekty. Co, co cię w tym takiego ciągnie? Po pierwsze, doświadczenie też bycia w wielu rokowych zespołach mnie nauczyło, bo zjeździliśmy naprawdę mnóstwo miast i przeglądów rokowych, festiwali, już nie wiem ile tego było. I zawsze moje spostrzeżenie numer jeden: ja nie mogę w ogóle rozpoznać, który zespół był który, bo każdy wychodzi w dżinsach i czarnym t shircie I to mnie wpieniało i miałam to ze swoimi chłopakami też na początku, że oni nie widzieli sensu w tym, żeby się na scenę jakoś kreatywnie, wizerunkowo przygotować. Po prostu jesteśmy tak, jak stoimy, muzyka się sama obroni, ale moim zdaniem to jest główna prawda, bo, bo, bo w dzisiejszych jeszcze w dodatku czasach, gdzie ten wizualny aspekt jest ważny i na Instagramie, social mediach i tak dalej, no to mm, warto mieć na tym polu też swój styl. Dla mnie to jest jakby nieodłączny element, no i potem. Ich namówiłam, mieliśmy takie całkiem szalone kombinezony białe i to, i to od tego momentu zrozumiałam, że już zawsze jak będę się szykować z jakimś projektem, to on musi mieć tą sferę wizualną. Tutaj oczywiście też mama była triggerem, bo jako projektantka mody zawsze zwracała na to uwagę, żebym ja miała jakieś szalone rzeczy, szyła mi dziwne, tiolowe instalacje na głowę. I ja ma, mam też po prostu tego dużo w domu dlatego tego też używam i, i, i dlatego na przykład Mary z Polski wtedy te kilka lat y, wcześniej miała tiulowy na głowie czepek. Pamiętam Imperium chyba, czarnych <grym> tak. brwi, o Jezu, przepiękny. To... <grym> I cały czas to mam i, i to mi się jakby gdzieś kojarzy też z tym, że jak człowiek wyjdzie na scenę taki mm, odjebany w jakiś dziwny... Mm, Styl, no to gdzieś to też mówi, kim jest. No, w moich tekstach też są dziwne czasem spostrzeżenia i, i nieoczywiste jakieś myśli, nie każdy się z nimi zgadza. Tak jak nie każdy się zgodzi z tym czepkiem w <tulowym> na głowie. Natomiast z jeansami i bluzką każdy by się zgodził, bo to jest taki casual, więc ja nie chcę w tą stronę iść. No i też o tym mówisz w dekalogu, że chyba ten odbiór taki, niejaki obojętny, jest chyba właśnie naj, najgorszym mm -hmm. efektem, jak tylko może być w odbiorze płyty. Jeżeli. To jest obojętne. Jeżeli coś przelatuje jak muzyka w windzie, to yy, niedobrze. Wolałabym odczuć wkurzenie, wolałabym, żeby ktoś wyszedł z mojego koncertu, niż żeby wystał go, ale w międzyczasie też scrollował Instagrama i jeszcze yy, popijał piwo. Yy, więc masz rację. Tak, tak, też mówisz o Instagramie, mi się wydaje, że media społecznościowe są też dużą częścią tego, bo ty jesteś bardzo w ogóle responsywna. To się nie zdarza, wiesz, żeby artyści odpisywali wszystkim ludziom, byli jakby zaangażowani też w kreowanie tej społeczności. się Zastanawiam, czy ty tak świadomie to robisz, że po prostu chcesz być częścią i budować jakąś społeczność wokół ludzi, którzy słuchają twojej muzyki. Wyszło to z takiej na początku wdzięczności, bo jak zaczynałam z muzyką i miałam fanpage, no to jak się dostało jakąś jedną wiadomość na miesiąc, to to była celebracja życiowa, i ja z tą osobą, co napisała, to wchodziłam w dialogi my sobie wysyłaliśmy potem maile do dzisiaj jakby z tymi ludźmi mam taki nawet i bliższy czasem kontakt co jest miłe i to stąd się wzięło że no potem potem było dwie wiadomości na tydzień potem dwie na dzień jakby mówię tutaj o oczywiście na przestrzeni lat ale ten nawyk takiego odpisywania i podziękowania mi został bo wiem co to znaczy jakby tak właśnie poczuć to pierwsze takie docenienie i jakoś to mi zostało wiem też że stronę, jak to jest napisać do kogoś i, i zobaczyć napis wyświetlono. <laughs> Aczkolwiek rozumiem to, że można tego nie ogarniać, bo czuję to czasem, że no, czasem nie odpiszę albo odpiszę pół roku później i to się zdarza szczególnie na urodziny, kiedy są urodziny, nie wiem czy też tak masz i po prostu nagle się okazuje, że po pół roku jakiemuś znajomemu nie odpisałaś na życzenia, bo się gdzieś to zagnieździło już w tych innych. Więc to też nie jest tak, że ja w, 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 się z tym wyrabiam. Ale się staram, bo to jest miłe. To jest też ważne, wydaje mi się, wiesz, żeby łatwiej zbudować jakąś taką autentyczną więź z odbiorcami, jeżeli nie odpisuje, nie wiem, ktoś od social w kogo zatrudniłaś. A no prawda? tak, to byłoby takie kijowe, że robot by pisał: dziękujemy, odezwiemy się. No. <laughs> Ale chciałam Cię też zapytać o niuans, mm -hmm. dlatego że to jest też w miarę świeża sprawa, można powiedzieć. Prowadzisz swoją audycję radiową. Jestem ciekawa, jak Ty się tam też znalazłaś po tej stronie drugiej, że tak to jako osoba, która zadaje pytania. Jak Ty się odnajdujesz w tej roli dziennikarskiej? pierwsze doświadczenie było... Z dużą euforią przyjęłam te propozycje, że tak, w ogóle świetna rzecz, szczególnie, że um, to jakoś tak było, um, że czułam taki niedosyt w, czasem właśnie w mówieniu o tym, co, co, jakie i mam inspiracje, w dzieleniu się tym. Audycja się wydawała świetną okazją, żeby tak cyklicznie dzielić się z ludźmi tym wszystkim. A potem przyszła um, właśnie pierwsza nagrywka, bo zdecydowaliśmy, że no nie będę na głęboką wodę wskakiwać, od razu na żywca wchodzić. Pierwszą audycję nagramy i jest to wyzwanie, bo trzeba mówić wolniej. Ja mówię zawsze bardzo szybko i to wiem. I trzeba nie, jakby mniej, mniej mówić tych wszystkich, e, 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 <laughs> gdzie w wywiadzie mogę sobie na to pozwolić, bo przecież jestem laikiem, ale w radiu to głupio brzmi. Więc po takich trzech już audycjach się nagle poczułam, że już wiem, co robię źle, wiem, wiem, tak mi się wydaje, że wiem, w jakim kierunku się poprawiać, i było dla mnie to wyzwaniem. Teraz jest coraz przyjemniej, bo się czuję coraz pewniej, i też. Mam fajnych gości, których właśnie nie wiem, czy też tak masz, ale po prostu um, gdzieś jest okazja też się spotkać, porozmawiać. Um, wcześniej bym pewnie nie miała jak. Powiedzieć, hej, cześć, Bowska, chciałabyś usiąść ze mną na kawę, i czy znaczy pewnie, by, może i by się, no nie wiem, zgodziła, ale tak w sensie niuansy z dobrym pretekstem do takich spotkań, które wcześniej jakoś nie miały jak się wydarzyć, bo się po prostu z kimś nie znałam. Tak, tak, z tym się absolutnie zgadzam, że to ci daje taką idealną okazję do tego, żeby poznać też osobę, którą na przykład od dawna chciałaś poznać mm -hmm. i porozmawiać tak też partnersko, wydaje mi się, więc to jest istotne. Ja jestem też ciekawa, jeżeli chodzi o to, o twoją, Muzykę i o to, co ty byś chciała, żeby ta muzyka dawała przede wszystkim kobietom i młodym kobietom, które mam wrażenie, że w dużej mierze cię słuchają, bo sama jesteś bardzo młoda i masz młodych odbiorców. Czy jest coś takiego, z czym ty byś chciała być też kojarzona? Coś takiego, co ty chcesz dać od siebie młodym dziewczynom? Bardzo chciałabym, żeby mi się taka przykleiła do czoła łatka właśnie mm, dawania pozytywnej energii i takiej ulgi, że jak ktoś ma zły dzień, to dobra, to odpalę tumery z Polski, będzie mi lepiej trochę. Bo ja tak mam, na, na przykład, jak biorę książkę nosowskiej, albo jak na przykład odpalam właśnie utwory Marii Peszek, um, albo biorę Masłowskiej coś, coś do ręki, że to mi poprawia natychmiast nastrój czuje się lepiej i czuję się też zainspirowana chciałabym mieć tą łatkę szczególnie pod kątem tekstów bo one są jakoś tak dla mnie najważniejsze i żeby dziewczyny które ich słuchają nie czuły się gorsze i nie czuły się jakoś w depresji mimo że czasem piszę o rzeczach smutnych tylko żeby poczuły siłę jakoś tak o, jestem razem z Mary Polski, po prostu mamy te same myśli, na tym samym wózku jedziemy i, i, i jakby czuję się teraz już... Bo ja tak mam z znosowską, że czytam jej jakieś spostrzeżenia i, i myślę sobie dobra, nie jestem sama, Uf. Tak, i mi się wydaje, że to jest też ogromna umiejętność pisać o rzeczach, które są uniwersalne, ale jednocześnie właśnie jakby skracać ten dystans, dawać ludziom poczucie, że są, że mierzą się z tym samym, no ale jednak przekuwać to na coś, co jest artystyczne, co jest kreatywne i co jest naprawdę dobre. Więc na pewno ja i słuchacze jesteśmy ci bardzo wdzięczni, że to robisz. O, to, to dobrze, miło. Mam nadzieję, że to tak właśnie będzie postępować, bo dekalog dopiero mnie do tego um, tak przekonał, że to się dzieje. Przymiło było pana poznać bardziej, um, ale to też ciekawe, dostawałam bardzo dużo listów i wiadomości takich miłosnych, w sensie, że dużo osób się zwierzało z zawodów miłosnych, z, dużo też mężczyzn pisało do mnie, że, żebym pomogła w jakiejś miłosnej rozterce. Więc chyba wtedy byłam bardziej taką, nie wiem jak to powiedzieć, osobą, której można się ze wszystkiego zwierzyć w kontekście miłosnym. A teraz poszło to trochę dalej, więc się cieszę. Super, powiedz mi, gdzie w takim razie będziemy mogli Cię w najbliższym czasie usłyszeć, bo wydaje mi się, że coś w kwietniu Jakiś koncert się szykuje? Tak, będzie koncert w Przecławiu i na fejsie są wszystkie informacje. To jest blisko Szczecina i mam nadzieję, że to wypali. Jak na razie wszystko na to wskazuje, że tak. Co do dalszych koncertów, wszystkie informacje będą na fejsie, bo Wiadomo, że teraz przez tą taką sytuację pandemiczną, która ciągle wraca, odchodzi, to jest taki sajgon z tymi datami, że ja już sama nie wiem, które koncerty ja gram, a których ja nie gram. Cieszę się jednak, że, że tam trochę można było pograć. Widziałam, że Daria Zawiało w coś grała. Mnie się nie udało, więc liczę na to, że ten kwiecień się zobaczymy po prostu. Chociażby w tym właśnie Przysławy, który miał być w zeszłym roku, więc już kurczę, niech on nadejdzie. Ja mam ogromną nadzieję, że się uda. Jestem też ciekawa, czy Ty już zaczęłaś już praca nad może kolejnymi materiałami czy na razie chcesz, żeby wybrzmiał dekalog, który nie miał szansy przez pandemię? Pracuję sobie w studio nad różnymi rzeczami, ale nie czuję takiej jeszcze tej energii, że coś się skończyło, zaczynam nową rzecz, bo mam niedosyt dekalogowy, i też chyba coś takiego, że jak masz świadomość, ile fajnych rzeczy miało się wydarzyć z tym dekalogiem, chociażby y, y, występ, który nigdy nie dojdzie, chyba już do skutku, no bo już będzie za późno. Ale na Gali Frederyki mieliśmy występować z bigotką, miał być taki zajebisty układ taneczny z tymi komiarkami, że o mój Boże. Y, więc mam nadzieję, że, że jakieś takie jeszcze rzeczy się nadrobi w innej formie. Oczywiście nie mówię, że mamy powtarzać dokładnie to samo, i dlatego jeszcze nie trąbię o nowych rzeczach. Nie chcę zapeszać ich po prostu, dopóki ten dekalog się też jeszcze jakoś nie rozwinie. Mamy dużo też koncertów do odrobienia z nim. Tak jest. No, ja mam ogromną nadzieję, że te koncerty się wydarzą i że będziesz mi takie poczucie wyczerpania też, że, że wyczerpałaś ten materiał. Mhm. I ja Ci bardzo dziękuję, że robisz to, co robisz, że dzielisz się swoją wrażliwością i że jesteś w tym taka autentyczna. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo miło i fajnie się rozmawiało i też super, że mamy. Możemy się zaraz tu podzielić jeszcze offline naszymi doświadczeniami ze szkoły muzycznej i zjechać która była gorsza? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli przesłuchaliście naszej rozmowy do końca. I mam wielką nadzieję, że Mary zainspirowała Was do tego, żeby odkrywać swoją kreatywną i artystyczną część siebie. Mnie na pewno zainspirowała i miałam poczucie, że ta rozmowa naprawdę dodała mi sił. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że wysłuchaliście naszej rozmowy. I do usłyszenia już niebawem.